Zaczęło się tak bardzo skromnie w takiej wsi, jaką był Nazaret, od jakiegoś bardzo ukrytego spotkania z Archaniołem. Skończyło się na chwale nieba. Bo Bóg ma taki scenariusz wobec nas wszystkich też. Przychodzi do nas w bardzo dyskretnych, skromnych wydarzeniach, bylebyśmy tylko umieli go rozpoznać. Nikt z najbliższych osób Miriam, Matki Najświętszej, mieszkających w Nazarecie, nie wiedział, jaką tajemnicę ukrywa jej wnętrze. To jest bardzo ciekawe nawet, bo pomyślcie, Maryja nie podzieliła się tą tajemnicą zwiastowania, tajemnicą, że jest Matką Syna Bożego, z kimś, kto mieszkał w drugim domu, dwie ulice dalej, ze swoimi znajomymi. Nawet Biblia nie wspomina o tym, że Józefa o tym poinformowała, tylko Józef został sam pouczony przez anioła. Nikomu o tym nie powiedziała. Powiedziała tylko jednej osobie, do której musiała iść dość daleko, około 100 kilometrów, może nawet dalej. Biblia mówi, że pobiegła tam z pośpiechem, poszła z pośpiechem w góry. Już to pójście w góry jest jakąś zapowiedzią w niebowzięcia. Ale tylko tej jednej osobie powiedziała, jaką tajemnicę w sobie ona nosi. Tajemnica. Co to znaczy tajemnica? Jest to prawda, którą mogą przyjąć niektórzy. Prawda, która jest zbyt trudna, aby ją rozgłosić. Prawda objawienia do dziś jest tajemnicą wiary, które nie są do pojęcia dla wszystkich ludzi. Nie wszyscy przecież ludzie rozumieją, że Bóg jest Trójcą na przykład. Każdy może to usłyszeć, ale kto może to pojąć albo przyjąć? Albo że Maryja jest dziewiczą Matką Syna Bożego. Że człowiek, przez człowieka przyszedł Bóg. No wiemy niby o tym, ale to są tajemnice z drugiej strony. A są ludzie, którzy uznaliby to za absurd. To niemożliwe. Kiedy ktoś komuś powierza jakąś tajemnicę, no taką jak w naszym życiu też czasem doświadczamy, to jest to dowód ogromnego zaufania, a nawet zobowiązania do wierności, do dyskrecji. Tajemnice łączą, rodzą jakąś wyjątkową zażyłość między osobami, które dzielą się jakąś tajemnicą. Osoby, które mają wspólne tajemnice, żyją w dużej bliskości, intymności, zaufaniu. Wierzą sobie. No i właśnie mamy taką tajemnicę. Maryja i Elżbieta. Maryja nie podzieliła się tym, co otrzymała, z nikim mieszkającym w pobliżu, tylko pobiegła daleko do Elżbiety. Trzykrotnie w tym tekście dzisiaj przeczytanym i wysłuchanym zabrzmiało w naszych uszach słowo pozdrowienie. O, jedna z tajemnic. Maryja, przybywając do Elżbiety, przyniosła jej pozdrowienie. Cóż takiego jest tajemniczego w pozdrowieniu? Oczywiście domyślamy się, że było to echo pozdrowienia anielskiego. Gabriel wszedł do Maryi i ją pozdrowił. Maryja wchodzi do Elżbiety i ją pozdrawia. Ale cóż takiego wyjątkowego jest w samym pozdrawianiu? Maryja zachowała się zupełnie tak, jak archanioł Gabriel wobec niej się zachował. Tak samo ona zachowuje się wobec Elżbiety. Bardzo podobnie. On ją pozdrowił, dlatego ona wchodzi do Elżbiety i też ją pozdrowiła. Dajemy innym to, co sami otrzymujemy od Boga, o ile rzeczywiście między nami a Bogiem jest taka relacja, że Bóg nam się zwierza z tajemnic. Że nam pokazuje pewne prawdy. Że przyjaciołom tylko coś takiego pokazuje. Co jednak może znaczyć, wiecie, to, że pozdrowiła? Że zachowała się tak jak anioł? Bo
nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo charakterystyczny rys osobowości Miriam. Pozdrawiać to naśladować anioła. Ale czy było to takie dzień dobry, albo szczęść Boże, albo witaj, hej? Nie. Już samo słowo pozdrawiać, nawet w języku polskim, odwołuje naszą uwagę do zdrowia. Do uzdrowienia duszy, ciała, człowieka. I teraz gdzie to uzdrowienie jest? W tym przynoszeniu ukrytej obecności Jezusa. Jeśli dzielimy się Jezusem, uzdrawiamy. To jest właściwie chyba esencja pozdrowienia anielskiego. Uzdrowienie. Uzdrowienie człowieka, począwszy od ciała, skończywszy na duszy. To jest takie wyjątkowe posłannictwo, którym my możemy też się odnaleźć, będąc podobnymi do aniołów, czy nawet do Miriam. Znaczy tak, że kiedy Gabriel pozdrowił Marię, ona zastanawiała się, co ma znaczyć to pozdrowienie. Czy to was nie dziwi? Ktoś mi mówi dzień dobry, a ja się zastanawiam, co to może znaczyć dzień dobry. Trochę to dziwne. Cóż takiego jest godnego zastanowienia w zwykłym pozdrowieniu. Musiało być to pozdrowienie jakoś niezwykłe, jakieś inne, chociaż może zawarte w tych samych słowach. Bo powiedział jej, bądź pozdrowiona. Pokój tobie może. Hajre, czy szalom lache. A jednak ona się zastanawiała nad tym pozdrowieniem. Co miałoby to znaczyć? Mówi się o Maryi, że jest virgo meditans, że jest dziewicą zastanawiającą się, medytującą. Kiedy ktoś do nas mówi zwykłe pozdrowienie, takie na ulicy, czy tam przez telefon, to przecież nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego ktoś powiedział dzień dobry. Miriam zaś zastanawiała się, co miałoby oznaczać to pozdrowienie. Było ono więc wyjątkowe. W czym tkwi ta wyjątkowość? Myślę, że właśnie w tym, że w zwykłych słowach, nie w jakichś niezwykłych, kwiecistych sformułowaniach, w jakiejś wyrafinowanej formule pozdrowienia, czołobitnej, tylko w zwykłych słowach, w tym hajre, bądź pozdrowiona, witaj, Maria wyczuła obecność Boga. I podobnie, czy analogicznie, wchodząc do Elżbiety, też ją pozdrawia w taki zwykły, kobiecy sposób, ludzki. I Elżbieta wchodzi w stan uniesienia. W zwykłych słowach ukryta niezwykła obecność Boga. Trzeba by zobaczyć to, co w samym wcieleniu jest jakoś ukryte, jako przesłanie dla nas wszystkich, bo przecież Bóg też nie przyszedł w jakimś majestacie do nas na tą ziemię, w jakimś statku kosmicznym, czy w jakimś pałacu się ukazał, w jakimś tronie ze wszystkimi atrybutami swojej potęgi, tylko się wcielił w gliniane naczynie, w ludzkie ciało, jak w garnek, jak złoty pierścień w glinianym garnku. To jest kapitalne, ta pokora Boga, który nam pokazuje, że nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób wyjątkowy traktować siebie zewnętrznie, tylko żeby nawet w najprostszym słowie, jakim jest na przykład dzień dobry, zawrzeć takie pragnienie, przekazanie komuś obecności Boga. Oto jest tajemnica zwiastowania. Żeby w najprostszym geście, jakim jest na przykład uściśnięcie komuś ręki, mieć w sobie modlitwę, której mówię, Boże, ogarnij tę osobę. O, to byłoby coś w stylu zwiastowania czy nawiedzenia. I chyba dzisiejsza Ewangelia tego nas delikatnie zaprasza. Ale pomyślmy jeszcze więcej. Kiedy wzorem Maryi zastanawialibyśmy się nad tymi pozdrowieniami, które pokazują się w ogóle w Ewangeliach, które rozległy się w Biblii, otrzymalibyśmy trochę pełniejszy obraz, co to znaczy żyć pozdrowieniem. Już wiemy na pewno, że chodzi o przekazywanie obecności Boga komuś, a nie tylko o to, żeby komuś bezmyślnie życzyć zdrowia albo dobrego dnia. Miłość, która uzdrawia, miłość, która uwalnia, wchodzi głęboko w czyjeś życie, to jest właśnie przynoszenie Boga komuś w najprostszym geście i najbardziej skromnych słowach.
Zauważcie, Maryja, która nie zatrzymała się na zewnątrz domu Elżbiety, ale jak mówi Biblia, wyszła do wnętrza domu Maryi, Elżbiety. Anioł też, kiedy jest mowa o zwiastowaniu, wszedł do wnętrza Maryi. Pozdrowienie to jakby wejście do wnętrza, dotarcie do duszy. Pozdrowienie ma być czymś przenikającym czyjeś wewnętrzne życie, nie zatrzymujące się na powierzchni codziennych pozdrowień, powitań, pożegnań. Żyć pozdrowieniem Maryi, tak zdaje się dzisiejsza Ewangelia nam podsuwać taką myśl, to jakby dotykać serca tak, by osoba, podobnie jak Elżbieta, poczuła poruszenie nowego życia. We wnętrzu Elżbiety poruszyło się dzieciątko przecież. Twoje pozdrowienie może być tak głębokie, by budziło w kimś nowe życie. I nie przez to, że kogoś przekonasz w argumentach albo obficie pocieszysz słowami czy emocjami, tylko wewnętrzną modlitwą, pragnieniem, żeby czyjeś wnętrze zostało wypełnione Jezusem, Duchem Świętym. Nowe życie. W Elżbiecie poruszyło się dziecko w jej wnętrzu. To dziecko jest nie tylko dzieckiem, jest też symbolem dzieciństwa Bożego, które gdzieś tam w człowieku może się poruszyć, czy obudzić, przebudzić. Jezus przecież mówi tak: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Coś takiego obudzić w kimś. Pragnienie bycia dzieckiem wobec Boga. To byłoby najpiękniejsze pozdrowienie. Dziecięctwo Boże pośród ludzi jest na pewno chore, bo ludzie za bardzo nie chcą mieć Boga za Ojca. Różnych sobie ojców czy ojczymów szukają, ale Bóg raczej nie cieszy się specjalną miłością swoich dzieci. Może nawet czuje się trochę osierocony, jeśli tak można powiedzieć o Ojcu. W Ewangelii Marka jest opis uzdrowienia, a właściwie uwolnienia dziecka pewnego ojca, które miało ducha niemego. I być może przypominacie sobie, jak zatroskany ojciec, który z taką usilnością błagał Jezusa o uzdrowienie tego chłopca. Ojciec był przerażony. Uczniowie nie mogli go uwolnić od demona. Dziecko tarzało się z pianą na ustach, wpadało w ogień i wodę, w skrajne stany emocjonalne. I co? Jezus go uwolnił. Surowym rozkazem wśród gwałtownych wstrząsów, które targały ciałem tego chłopaka. Duch był niemy i głuchy. Jak wiele dzieci dziś jest niemych i głuchych. Oni nie mówią, tylko krzyczą. Nie słuchają. Tylko są krnąbrne. Dlaczego? Bo tacy są też rodzice wobec Boga Ojca. Jaki rodzic jest wobec Boga, taki będzie miał dzieci. Brakuje przede wszystkim dojrzałemu człowiekowi bycia dzieckiem. Widzę to nawet po sobie, że wobec mojego Boga Ojca mam trudność, żeby zwierzać Mu się ze wszystkiego, żeby Go traktować jak Ojca, żeby mieć dla Niego szczęść i szacunek, posłuchanie, wsłuchiwanie się w Jego wolę, w Jego słowa, w Jego pragnienia. Że mam opór do tego, żeby się domyślać, co się Jemu podoba i spełniać to. Że gdzieś tam nawis kulturowy naszej polskiej religijności też i mnie dotyka, żeby go traktować tylko jako kogoś dalekiego, kto mieszka w jakichś kapliczkach i jest tylko słowem zapisanym w jakiejś książeczce do nabożeństwa. A to jest ojciec. Ale przypomnijmy jeszcze to uwolnienie Jezusa, tego chłopaka, który był ogarnięty demonem niemym. Jezus, zanim uzdrowił chłopca, porozmawiał z ojcem najpierw i zapytał, czy ma wiarę. I co wtedy powiedział ojciec? Zaradź memu niedowiarstwu. Właśnie. Dzieci chorują, gdy rodzice nie mają wiary w Jezusa. Wiara to diametralnie inna postawa człowieka niż zwykła religijność. Bo to jest udział w tajemnicy. To jest intymność. To jest
zaufanie, zawierzenie komuś. Religijność to, religijny może być nawet ateista. Pamiętacie wszyscy, jak to było w czasach komunistycznych, gdzie była Trójca, Marx, Engels i Lenin, malowana nawet. I były pochody pierwszomajowe zamiast procesji Bożego Ciała, albo były organizowane różne święta i byli również święci, czyli przewodnicy pracy. To też jest religijność. Natomiast w wierze chodzi o coś innego właśnie, o ten udział w tajemnicy, o przekazywanie życia Bożego drugiej osobie, o relacje z kimś, nawet odległym, jak między Marią i Elżbietą to było. Dlaczego to mówię? Ponieważ przed tym uzdrowieniem czy uwolnieniem tego chłopca, Jezus, zbliżając się do tłumu i widząc, że coś się tam dzieje, usłyszał liczne pozdrowienia. Tłum pełen podziwu przybiegł do Jezusa i zaczął Go pozdrawiać. Witali Go. Ale co się kryje za ludzkimi pozdrowieniami? Jak wielkie nieszczęścia ukrywają się nieraz za naszymi miłymi słowami, uśmiechniętymi twarzami. Tu jest jakby ukrywanie tajemnicy dopiero kiedy jest już problem tak nabrzmiały, że ktoś szaleje. Wtedy wołamy: Boże, pomóż, gdzie Ty jesteś? Ale przez jakiś długi czas ten chłopiec i ten ojciec żyli w jakimś niedowiarstwie. Ojciec się sam przyznaje, zaraźmy mu niedowiarstwu. Oto do czego doprowadziło niedowiarstwo. Dziecko wpadało w ogień i wodę, piana na ustach. Ileż dzieci w naszym świecie, młodych ludzi, jest potężnym strapieniem dla swoich rodziców. Tylko, żeby ten rodzic pomyślał sobie, może jakieś niedowiarstwo moje spowodowało to, bo może to dziecko mnie tak traktuje, jak ja traktuję swojego Boga. A może to jest skutek ucieczki przed Bogiem Ojcem. Jeśli pozdrowienie ma być udzielane udzielaniem się miłości Ducha Świętego, to zapewne nie wystarcza tylko moje pragnienie, ale muszę mieć wewnątrz siebie obecność Boga, który przyszedł do nas przecież jako dziecko. To też jest chyba jakaś lekcja. Bóg stał się dzieckiem człowieka. Coś niewiarygodnego. Jak to nie naśladować? Duch jest miłością, która nie jest emocją ani namiętnością, nie jest uczuciem ani wzruszeniem, jest osobą. Więc to trzeba byłoby zaprosić Ducha Świętego osobę, a nie tylko wzruszyć się Jego, czy poruszyć się Jego pięknem. Ale jest jeszcze coś takiego dziwnego w Biblii. U Mateusza w 5 rozdziale, 44 i następne. Jezus mówi tak. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Zobaczcie, jak to się kłóci pozornie ze zwiastowaniem, gdzie anioł pozdrawia Maryję. Albo z Elżbietą. Maryja przychodzi i pozdrawia Elżbietę. A tu Jezus mówi, jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, to nic wyjątkowego. On mówi o miłości nieprzyjaciół i używa tego sformułowania. Pozdrawiajcie też ich. Tych, których nie lubimy. Ale co to znaczy pozdrawiać? Powiedzieć dzień dobry, czy modlić się o to, żeby ktoś wypełnił się Duchem Świętym? Ja mam osobiście opór do tego, żeby modlić się o Boga dla tej osoby, która mnie na przykład zraniła, nie? To trudno mi jest się modlić za te osoby. Stoję tu przy ołtarzu, za każdym razem, kiedy konsekruję kielich i chleb i wino, to wspominam te osoby, które mnie też jakoś skrzywdziły w życiu, albo które ja skrzywdziłem. I też proszę, żeby Bóg je konsekrował swoją obecnością. Ale niełatwo mi było zdobyć na tą modlitwę. Dopiero po iluś tam latach zacząłem się modlić za nieprzyjaciół przy ołtarzu. Pozdrawiać ich w tym najwłaściwszym tego słowa znaczeniu. Bo przecież popatrzeć się na Jezusa. Kiedy Jezus stoi przy krzyżu, ubrali Go w purpurę, upletli wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i co robili? I zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski. A Jezus na krzyżu modlił się o przebaczenie nie tylko dla tych, którzy Go kochali, o wybaczenie win, ale również
za swoich katów się modlił. Żyć tajemnicą pozdrowienia to tak chyba wynika z tego, umieć znieść nawet szydercze pozdrowienia, kiedy ktoś może z sarkazmem albo sadystycznie ktoś nam mówi dzień dobry albo szczęść Boże. W taki sposób jakby strzelał policzek prosto w twarz. Jezus to zniósł. Niech to będzie chyba naszą mocą, co teraz przeczytaliśmy o naszym Panu i rozważyliśmy. Pozdrawiali Go, witaj królu żydowski. W tajemnicy pozdrowienia nie jest tylko zwyczaj powiedzenia dzień dobry znajomym na ulicy, ale mówienia albo mówienia szczęść Boże, tylko chodzi o przekazanie życia Bożego komuś. Co mówił Jezus do uczniów, których wysłał na misję? Jeszcze tutaj spójrzmy w pozdrowienia Jezusa. Następnie Pan, jak mówi Ewangelia Łukasza, wyznaczył jeszcze 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta. I co im powiedział? Powiedział im tak, nie noście ze sobą trzosa, torby, sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Znowu pozornie to przeczy temu, co się stało w zwiastowaniu i w nawiedzeniu. Posyła ich nie po to, by wszystkim mówili piękne, miłe słowa, podlizywali się, czy też manipulowali serdecznością, czy sympatią, ale by wszystkim głosili Ewangelię. Nie każde bowiem pozdrowienie jest tajemnicą uzdrowienia w Duchu Świętym. Ani archanioł Gabriel nie powiedział Maryi, powiedz wszystkim ludziom, żeby sobie mówili dzień dobry, ani Maryja nie powiedziała Elżbiecie, powiedz wszystkim ludziom, żeby sobie mówili ładne słowa, tylko w tych najmniejszych, najbardziej pokornych słowach pozdrowiła Maryja Elżbietę i zawarła to pragnienie, żeby wnętrze Elżbiety się odnowiło uświadomieniem, że jest Duch Święty w niej i że ona jest dzieckiem Boga. Proszę, popatrzmy jeszcze w jedno miejsce. Mateusz opowiada, jak Jezus pod koniec już swojej działalności miał coraz większe kłopoty i właściwie im dłużej żył, tym bardziej trudniej żył. Właściwie to jest taki paradoks, nie udało mu się nawrócić Izraela. I coraz większe kłopoty miał, konflikty. I pewnego dnia miał taką mowę do faryzeuszy i do ludzi, bo już był zdenerwowany, i doprowadzony do ostateczności ich hipokryzją i udawaniem. I mówił tak, na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. O taki gatunek pozdrowienia Jezusowi absolutnie nie chodzi, ani Maryi, ani Gabrielowi. Jezus nie chce, byśmy w tej tajemnicy pozdrowienia upatrywali okazję do robienia kariery, żeby ta nasza sympatyczność wobec kogoś, okazywanie miłości, serdeczności, uśmiechu, radości, żeby było sztucznym manipulowaniem drugą osobą. Byłoby to czymś obrzydliwym, gdybym do kogoś się uśmiechał, nie chcąc mu przekazać Boga, a tylko umiejętnie wpłynąć na pewne decyzje. Albo żeby to pozdrawianie nasze, czyli budowanie relacji z drugą osobą i przekazywanie jej Boga było jakimś wstępem do zdobycia sukcesu w stylu jakiejś gwiazdy ekranu. On nie chce, abyśmy manipulowali serdecznością. On nie chce, by nas ludzie pozdrawiali jak kogoś, kogo należy podziwiać. Jezus nie chce, aby nasze powołanie stało się jakimś medialnym sukcesem, gwiazdorstwem, wywyższaniem siebie. Maryja była służebnicą i my też. Ona nawet, ta dzisiejsza Ewangelia mówi nie tyle służebnica, co niewolnica. Tam jest użyte słowo takie greckie bardzo dosadne, niewolnica. Oto ja niewolnica Boga, nie tyle służebnica pańska, bo to brzmi dość tak delikatnie. Pamiętamy, jak po nawiedzeniu Elżbiety pozostała Miriam u niej jeszcze 3 miesiące. Ale gdy urodził się, miał się urodzić właściwie Jan Chrzciciel, ona gdzieś czmychnęła, umknęła. Wraca do Nazaretu. Dlaczego? Dziwnie się zachowała. Jest u przyjaciółki, u Elżbiety. No tak jakbyśmy to przenieśli do naszych czasów. Zbliżają się chrzciny i dwie najlepsze przyjaciółki są. I dzień przed chrzcinami najlepsza przyjaciółka gdzieś znika. Dlaczego? To jest piękne.
dała to, co najważniejsze. Nie chodziło jej o wesele, o uroczystości, bo na pewno mnóstwo ludzi zeszło się do Zachariasza, Elżbiety i przez kilka dni na pewno ucztowano, zanim nie obrzezano chłopaka, czy miał się urodzić. A ona gdzieś znikła, wycofała się. Co za skromność. Zrobiła to, co najważniejsze i zeszła ze sceny, nie chciała być gwiazdą. Przewidywała, że mogłaby się stać jakimś obiektem zainteresowania. Że Elżbieta mogłaby nie wytrzymać i opowiedzieć, co jej się zdarzyło razem z Miriam. Piękne to jest. Była tak długo z Elżbietą, była tak długo z nią, dopóki była jej potrzebna. W trudnych miesiącach ciąży. Ale kiedy miało przyjść coś takiego, co da się porównać z sukcesem, czyli narodzenie się Jana Chrzciciela, ona się wycofuje. Maryi nie ma. Sobie utrwalmy w sobie to w pamięci. Ten rys bardzo skromny. Miłości Maryi. Takim żyć pozdrowieniem, dać komuś Pana Boga, pomóc komuś, ale unikać pochwał, podziwu, wywyższania się, bo czasem robimy coś dobrego, wiecie, po to, żeby nam później dziękowano. Albo żeby podretuszować swoje poczucie wartości. To wtedy nie jest czyste. To jest brudna motywacja. Kiedybym komuś pomagał w czymś i tylko dlatego, żeby się później sam lepiej poczuć, a nie dlatego, żeby komuś pomóc. I na sam koniec, bracia i siostry, chciałbym jeszcze waszą szlachetną i cierpliwą uwagę zwrócić na jeden moment. Na taki styl życia pozdrowieniem Boga, jaki cechował jednego z tych apostołów, który mawiał o sobie, iż jest ostatnim ze wszystkich apostołów. Mam na myśli Pawła. Rzeczywiście był ostatnim apostołem. W pierwszym liście do Koryntian na samym końcu pozdrawia adresatów. Zawsze tak robił. Możemy to sprawdzić w Biblii. Ale to pozdrowienie taką wyjątkową formułą się cechowało. Posłuchajcie, jak pozdrawia, w jakim stylu pozdrawia apostoł. I co w tym pozdrowieniu jest charakterystycznego? Nie napisał im tam szczęść Boże, do zobaczenia, czy coś takiego. Pisze tak Paweł. Pozdrowienie ręką moją, Pawła. Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. Miłość moja z wami wszystkimi. W Chrystusie Jezusie. Co za pozdrowienie. Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Amen.